Czcigodny Księży Biskupie, wielką radością dla mnie nas fakt Twojej obecności w tym tak szczególnym dniu. Dziękuję Panu Bogu, że jesteś z nami. Niech przez Twoje ręce spłynie na nas deszcz błogosławieństw, które wzmocnią nas wiarę, nadzieję i miłość. Prosimy Cię, Ekscelencjo, o poświęcenie tego pięknego ołtarza, który jest materialnym wyrazem czci, jaką składamy na Świętokowie Najwyższego. Niech będzie też wyrazem naszej chwały, chwały składanej Panu Bogu przez nas, przez nasze dzieci, nasze wnuki i następne pokolenia. Prosimy Cię, Ekscelencjo, abyś zawierzył jej Matce Najświętszej, jej niepokalanemu sercu, całą naszą wspólnotę. Prosimy również, abyś sprawował tę najświętszą ofiarę. Na ołtarzu Pańskim złóż nasze radości i smutki. Złóż to, co przynosimy tutaj dzisiaj. Dziękujemy za Twoją obecność. Wszystkich parafian chciałabym bardzo serdecznie podziękować naszemu księdzu proboszczowi, prałatowi Zbigniewowi Kozakowi za umożliwienie nam duchowego przygotowania do tej cudownej, wspaniałej uroczystości. Dziękujemy księdze proboszczu za tę troskę o naszą duchowość, ale również o piękny wyzwień naszej bazyliki, o to, że zawsze czujnie, mądrze, rozsądnie i z wielkim ciepłem pasterza, naszego duszy pasterza ogarnia się wszystko i czujemy się zaopiekowani i wiemy, że zawsze możemy przyjść do Ciebie z każdą troską. Dziękujemy serdecznie, powierzamy naszego księdza proboszcza, naszej kochanej matce Pani Sydneńskiej.
Bardzo serdecznie dziękujemy Świętopiskopowi za modlitwę poświęcenia, za poświęcenie naszego ołtarza. Wspólnie razem wyraźmy naszą radość i chwałę dajmy Panu Bogu. Chwała Ojcu i Synowi.